Szanowni Państwo, postanowiłem zrobić film o pani Zofii Korbońskiej, kobiecie znanej m.in. z patriotyzmu i umiłowania swojej ojczyzny Polski. A oto, co napisała na mojej stronie w internecie. Jest pan niewątpliwie wielkim patriotą, pisząc takie piękne i wzruszające słowa. Jestem głęboko poruszona pana głębią myślenia, równą Mickiewiczowi, a niekiedy wyższą. Zofia Korbońska, 28 lipiec 2005 rok, godzina 18:56. Wpis na stronie http://sef.onet.pl. Zofia Korbońska była najbliższą współpracowniczką męża, Stefana Korbońskiego, jednego z założycieli Polskiego Państwa Podziemnego. Współorganizuje z nim, uruchamiając tajną radiostację Kierownictwa Walki Cywilnej, która od początku 1941 roku do końca wojny utrzymuje nieprzerwaną łączność z rządem polskim na uchodźstwie w Londynie. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim. W latach 1945-1947 Zofia Korbońska współpracuje z mężem jako prezesem PSL na miasto Warszawę i posłem do Sejmu z ramienia PSL. W obliczu ponownego zagrożenia aresztowaniem męża i jej samej ucieka wraz z nim do Szwecji. W listopadzie 1947 roku przybywają do Stanów Zjednoczonych. Podejmuje pracę w polskim serwisie Głosu Ameryki, gdzie pracuje 30 lat. Odznaczona krzyżem wielkim orderu Polonia Restituta w wolnej i niepodległej Polsce. Zaskoczył mnie list, który otrzymałem i który Państwu przytoczę. List do przyjaciół pani Zofii, bo takie było jej życzenie, gdyż obok umiłowania ojczyzny miłowała także ludzi. Drodzy przyjaciele, nie myślcie, że piszę do was z zagrobu. Wprawdzie list ten otrzymacie już wtedy, gdy będę patrzyła na was z nieba, mam nadzieję. Ale piszę go za życia jeszcze, gdyż czuję lodowaty oddech Kostuni na swych plecach, czyli że nadeszła pora, aby się pożegnać. Myślę o was, kochani, z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością. Gdyby nie wy, nie przetrwałabym po śmierci Stefana. Zastąpiliście mi rodzinę, wspieraliście we wszystkie możliwe sposoby, dodawaliście ducha w dzień i noc. Woziliście, karmiliście, poiliście, leczyliście do ostatniej chwili. Wasza przyjaźń w szczytowej fazie mojego bytu była, mówiąc poetycznie, złotą klamrą zamykającą pamiętnik mego wspólnego, przeszło półwiecznego życia ze Stefanem. Bo przecież opiekując się mną, czciliście jego pamięć, co ceniłam nade wszystko. Bóg zapłać. Teraz tylko pochowajcie mnie obok niego i od czasu do czasu sprawdźcie, czy nie uciekliśmy z grobowca do Polski. Stefan marzył, żeby być tam pochowanym. A ja z nim. Ale jakoś nie było sądzone, gdyż najwidoczniej nie można mieć wszystkiego, nie tylko tu, na ziemi,
lecz również i tam, w lepszym ponoć świecie. Było mi zresztą tak dobrze i z nim, i z wami, że trudno przypuszczać, żeby mogło być lepiej. To też nie wnoszę żadnych zażaleń. Ten kawałek Polski, jakim jest amerykańska Częstochowa w Stanach, stanowi symbol naszego emigracyjnego bytu. Dusza w kraju, ciało w drugiej ojczyźnie. Ze Stefanem spotkam się za chwilę, a z wami, oby jak najpóźniej, po raz pierwszy wypowiadam takie życzenie. Każdą i każdego z was całuję najserdeczniej. Dziękuję za wszystko. Proszę o wybaczenie win. Przyrzekam poprawę. Proszę o pamięć w modlitwie i przechowanie tych wartości, które nas tak mocno łączyły, oddana w przyjaźni i wierności Polsce, wasza do grobowej deski Zosia. Dwa wiersze mojego pióra dla pani Zofii. Powieść pod tytułem Prawda i Prawda, o której wydanie tak zabiegała pani Korbońska. Posłowie. Walczyłeś, Polaku, za wolność, za kraj, by była w nim normalność, taka, jak się marzy. Więc teraz ją masz i serce w nią daj, byś mógł chować dzieci z radością na twarzy. Bo te lata, które przed nami, to znów walka o byt i przetrwanie. Mówię to cicho i wierzę, że nowy kraj, sprawiedliwa Polska powstanie. Ludzie i słowa. Dano mi nadzieję. Wolę patrzeć obojętnie na słowa, które się rodzą. Nauczony, że ziemia była i będzie i ludzie biegają po niej, zachwystują się płaczem, mając jedynie łzy. To, co im najcenniejsze i wcale nie musi umrzeć. Dano mi zapomnienie. Miałem je w sobie, bez cienia zbędnych boleści. Jestem bez grzechu. On się nie mieści w ciemnym życiu, gdzie drzemie pomiędzy dniem i nocą. Umiem radością się zachwycić. Bo radość jest ciepła. Dano mi wszystko, co miało sens, abym mógł cieszyć się przetrwaniem. Wiem, że jestem kroplą w wielkim oceanie. Wiem, że słowa bolą, ale bardziej ciało. Mam odwagę to powiedzieć i nic się nie stało. Umykając nadziei, skrywając zwątpienie, szukam w poezji ocalenia. Wiedząc, że jest słowo, co na ludzi działa. I chwała tym ludziom i słowu temu,